Płatności elektroniczne powoli wypierają gotówkę. W Olsztynie coraz więcej instytucji decyduje się na zmianę. Wśród nich jest Wydział Komunikacji Urzędu Miasta. Od 1 stycznia osoby, które chcą zapłacić gotówką, będą mogły to zrobić w kasie w ratuszu. Naknosały kasy zostaną zastąpione przez terminale płatnicze. Na stanowiskach obsługi w referacie uprawnień do kierowania pojazdami oraz referacie rejestracji pojazdów uruchomimy możliwość płatności bezgotówkowej za pomocą kart płatniczych. Także za rejestrację pojazdu oraz za wymianę prawa jazdy, czy też inne czynności związane z systemem CEPiK będzie można zapłacić za pomocą kart płatniczych. System CEPiK, czyli Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, pozwala bez wychodzenia z domu sprawdzić historię pojazdu, czyli chociażby punkty karne. Potrzebny jest do tego profil zaufany. Ten profil przyda się nam również do korzystania z portalu elektronicznych płatności Olsztyna. Zależało nam na tym, żeby nasi mieszkańcy czy klienci urzędu nie musieli stać w kolejkach, żeby załatwić najprostsze, takie najbardziej codzienne sprawy. Przy użyciu portalu elektronicznych płatności Olsztyna możemy sprawdzić zobowiązania finansowe względem urzędu, zobowiązania urzędu względem nas, a także opłacić przez internet ewentualne należności. Za pomocą przeglądarki internetowej możemy się zalogować do aplikacji i w tej aplikacji zweryfikować należności m.in. za podatki, opłaty lokalne, za dzierżawy, grunty, wieczyste, odpady komunalne, czy też za mandaty, czy to ze strefy płatnego parkowania albo wystawiane przez Straż Miejską. Aby uniknąć mandatów w strefie płatnego parkowania, należy zawsze pamiętać o zakupie biletu parkingowego. W parkomatach też nie jesteśmy już zdani tylko na gotówkę. Obecnie już można płacić w parkomatach przy użyciu olsztyńskiej karty miejskiej. Dzięki olsztyńskiej karcie miejskiej możemy zakupić zarówno bilety okresowe, miesięczne, jak i korzystać z niej na zasadzie portmonetki, doładowując ją kwotą do 200 zł, a następnie przy jej pomocy płacąc w elektronicznych kasownikach, także za pojedyncze przejazdy. Zwykłą kartą płatniczą będziemy mogli zapłacić w parkomacie już od lipca przyszłego roku. Przypomnijmy, że biletomaty zarówno w autobusach, tramwajach, jak i na przystankach już obsługują taką formę płatności. A tymczasem zapraszamy do korzystania z portalu elektronicznych płatności Olsztyna, który można znaleźć pod adresem epo-olsztyn.eu.